Człowiek przyglądający się światu roślin lubi wyłapywać przypadki wyjątkowe, wyraźnie odróżniające się od tak zwanej normy. Mogą być to na przykład szczególnie piękne rośliny lub szczególnie duże. O wyjątkowości może świadczyć jakaś niecodzienna cecha, jak na przykład mięsożerność lub ognioodporność. Właśnie jednej z takich wyjątkowych grup roślin będzie dotyczył ten podcast. Zapraszam Państwa serdecznie na odcinek dotyczący endemitów. Zanim przedstawię kilka ciekawych gatunków endemicznych, wyjaśnię podstawy zjawiska endemizmu. Endemitami określa się rośliny, których cały światowy zasięg jest ograniczony do zaledwie jednego miejsca na Ziemi. Jednak bardzo różny może być oczywiście zasięg tego obszaru. Może to być zarówno bardzo duży kraj, jak na przykład Australia, lub pasmo górskie jak Himalaje. Ale zdarzają się też endemity zasiedlające na przykład zaledwie jedno niewielkie jezioro czy jedną jaskinię. Na endemity zwraca się zatem szczególną uwagę. Takie biologiczne unikaty często są swego rodzaju dumą danego państwa czy regionu, który, nazwijmy to, posiada je na wyłączność. Nadaje się im symboliczne znaczenie. Pojawiają się często na godłach lub znaczkach pocztowych. Na świecie panuje olbrzymie zróżnicowanie, jeśli chodzi o ilość gatunków endemicznych. Dla terytorium Polski gatunków endemicznych jest, można by powiedzieć, niestety, bardzo niewiele. Nie znaczy to bynajmniej, że nie ma ich wcale, ale konkretne przykłady podam nieco później. Jest kilka czynników odpowiedzialnych za ubogą listę naszych endemitów. Po pierwsze, brak naturalnych barier. Oprócz stosunkowo niewysokich, jak na naszą planetę, gór na południu i wybrzeża Bałtyku na północy, Polska ma bardzo dużo granic lądowych. Otoczona jest państwami o podobnym klimacie. Najwięcej endemitów zazwyczaj mają państwa wyspiarskie. Po drugie, klimat. Im chłodniejszy, tym mniejsze jest zróżnicowanie gatunkowe. W Polsce występuje około 3000 roślin naczyniowych, co jak na powierzchnię naszego kraju wcale nie jest imponujące. Prawdopodobnie gdyby Polska była położona na równiku, liczba ta byłaby wielokrotnie wyższa. Co za tym idzie, również lista endemitów byłaby proporcjonalnie dłuższa. Po trzecie, epoka lodowcowa. Ekosystem naszej części Europy jest stosunkowo młody, bo ukształtował się dopiero po ustąpieniu ostatniego zlodowacenia, a więc mniej więcej 12 tysięcy lat temu. Z perspektywy specjacji nowych taksonów to niewiele czasu. A co za tym idzie, skład gatunkowy Polski, Niemiec, Czech czy Białorusi jest bardzo zbliżony i trudno o gatunki typowo polskie. Po czwarte, rozmiar. Nawet przy uwzględnieniu tych wszystkich czynników, sam rozmiar daje dużą szansę na endemiczne dla danego państwa gatunki, czego przykładem może być Rosja z bezcennym pod kątem biologicznym jeziorem Bajkał, obfitującym w endemiczne gatunki. Między innymi najbardziej znany przykład, choć co prawda nieroślinny, bo chodzi o dużego ssaka, mianowicie fokę bajkalską. Nawiasem mówiąc, wymienione cztery powody odpowiadają również za podobnie niewielką skalę endemizmu wśród polskiej fauny, choć oczywiście ja skupię się w tym odcinku na florze. Biorąc pod uwagę wymienione czynniki, możemy też wywnioskować, jakie z kolei kraje będą miały duży udział endemitów w przyrodzie. Do państw takich należą m.in. Madagaskar, Australia czy Indonezja. A zatem państwa wyspiarskie, choć Australia w zasadzie nie jest wyspą, a osobnym kontynentem. Często odizolowane od milionów lat.
położone w ciepłym klimacie, dość duże oraz niepoddane w ostatnich tysiącleciach istotnym zlodowaceniom. Oczywiście państwa takie jak Brazylia czy Chiny również są bogate w endemity ze względu na bogatą florę oraz duży rozmiar. Bardzo ciekawymi przykładami są też m.in. Kuba, nieco mniejsza, lecz bardzo zróżnicowana biologicznie, czy Nowa Zelandia, która, choć położona w nieco chłodniejszym klimacie, to posiada bardzo dużo unikatowych taksonów ze względu na bardzo długą i wyraźną izolację. Co więcej, Nowa Zelandia ma nawet pewne cechy sugerujące, że można byłoby ją postrzegać jako osobny kontynent, czy zwłaszcza pozostałość dawnego kontynentu. Jest to jednak bardzo skomplikowana kwestia związana z klasyfikacją płyt tektonicznych i nie chciałbym tutaj zagłębiać się w ten zarazem ciekawy, jak i kontrowersyjny temat. Jeśli spojrzymy nie na endemity państwowe, a regionalne, szczególnie bogate są na przykład obszary należące do Portugalii, jak Wyspy Kanaryjskie oraz Madeira. Innym przykładem są wyspy Galapagos, należące do Ekwadoru. To właśnie badanie endemitów wysp Galapagos stanowiło istotną obserwację w dociekaniach ewolucyjnych Karola Darwina. Bardzo ciekawym przykładem jest też tak zwana studnia Montezumy, niewielki wapienny lej krasowy położony w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arizona. Położony w zagłębieniu zbiornik wodny jest bogaty m.in. w arsen. Mimo że jego średnica to zaledwie 118 metrów, a więc niewiele więcej niż długość boiska do piłki nożnej, jest domem dla aż 5 gatunków endemicznych, nie występujących nigdzie indziej na Ziemi. Prezentacja konkretnych, szczególnie fascynujących gatunków, czy nawet rodzin endemicznych, to bardzo szeroki temat i można by mówić o tym długimi godzinami. W tym odcinku chciałbym nieco powiedzieć o mniej bogatym świecie polskich endemitów. Natomiast kwestie rozbudowanych ekosystemów endemicznych, jak na przykład przyroda Madagaskaru, Australii czy Nowej Zelandii, chciałbym poruszyć w niedalekiej przyszłości w osobnym materiale, a następnie może w kolejnych odcinkach poświęconym osobno każdemu z Państw. Nie będzie to być może bezpośrednia kontynuacja tego odcinka, ale myślę, że dobrym uzupełnieniem tego podcastu będzie bardziej szczegółowe przybliżenie jednego z, nazwijmy to, unikatowych światów, gdzie udział endemitów przekracza nawet 80%, jak ma to miejsce w przypadku Madagaskaru. Przejdźmy zatem do prezentacji naszych krajowych unikatowych roślin. Jednym z nielicznych prawdziwie polskich endemitów jest Przytulia krakowska, z łaciny Gallium krakowiense. Roślina należąca do tego samego rodzaju, co bardzo pospolita, Przytulia czepna, o której mówiłem już na moim kanale. Jest to bardzo rzadki gatunek, będący endemitem nie tylko w skali kraju, ale wręcz będący endemitem Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Jest to niewielka, kilkunastocentymetrowa roślina, występująca zaledwie na kilku stanowiskach. Przytulia krakowska porasta często na tak zwanej jurze, ostańce, czyli zbudowane z wapienia, charakterystyczne białe wychodnie skalne lub wapienne murawy położone w ich pobliżu. Jest zatem gatunkiem kserotermicznym, znoszącym suchą i płytką glebę na nagrzewających się skałach. Jest to bylina, a zatem niezdrewniała roślina, wypuszczająca co roku nowe zielone pędy. Gatunek ten jest oczywiście objęty ścisłą ochroną i poważnie narażony na wyginięcie. Stosunkowo niedaleko, bo na terenie tzw. pustyni błędowskiej, niedaleko Dąbrowy Górniczej, występuje nasz kolejny gatunek endemiczny – warzucha polska, Cochlearia polonica. Jest to roślina dwuletnia,
osiągająca do 50 cm wysokości, o białych kwiatach i pokroju charakterystycznym dla rodziny kapustowatych, do której należy. Powstanie tego gatunku miało miejsce przez mutację, zwielokrotnienie zestawu chromosomów warzuchy pirenejskiej, a więc gatunku wyjściowego dla naszego endemitu. Choć bardzo trudno jest ustalić, kiedy gatunek ten się wyodrębnił. Ze względu na gwałtowne zmiany krajobrazowe wywołane górnictwem, stanowiska tej rośliny były bardzo zagrożone. Dlatego taksan ten został poddany tak zwanej ochronie ex situ, co oznacza przeniesienie populacji na stanowisko zastępcze. To na jednym z takich stanowisk, w rejonie rzeki Centuri, warzucha polska rośnie obecnie najliczniej, już od połowy lat 70. XX wieku. Ten gatunek również jest narażony na wymarcie i, rzecz jasna, również objęty jest ochroną gatunkową. Innym polskim endemitem był z pewnością pięciornik śląski. Mówię niestety był, gdyż coraz częściej uznaje się, iż jest to roślina wymarła. Wymienione gatunki często przedstawia się jako główne, ściśle polskie endemity, gdyż posiadają najbardziej charakterystyczną biologię i nieco dłuższą historię. O endemizm posądza się u nas, jeśli można tak powiedzieć, jeszcze kilkadziesiąt innych taksonów. Jednak pozostałe krajowe unikaty botaniczne należą w większości do tak zwanych neoendemitów, a więc bardzo młodych gatunków powstałych już po ustąpieniu z lodowaceń. Często wiąże się z tym niepewna klasyfikacja, gdyż bardzo trudno jest określić wówczas, czy dany takson jest rzeczywiście gatunkiem, czy może tylko podgatunkiem. Na takich polach toczone są rzecz jasna spory pomiędzy biologami. Gatunki starsze, nazywane paleoendemitami, są już nieco mniej wątpliwe, jednak niestety bardzo rzadkie. Co ciekawe, do takich neoendemicznych taksonów zalicza się w Polsce wiele gatunków dynamicznie ewoluujących jeżyn, których krajowe zróżnicowanie jest naprawdę imponujące, o czym nie każdy wie. Rodzaj rubus, który w botanicznym ujęciu nie wyróżnia potocznego podziału na jeżyny i maliny, jest w naszym kraju reprezentowany przez nawet 90 gatunków, jak podają niektóre źródła, a zatem około 3% wszystkich polskich gatunków roślin. Można by rzec, że pod względem botanicznej różnorodności gatunków jeżyn, Polska jest niczym prawdziwa światowa Arkadia. Bogatsza natomiast jest grupa endemitów regionalnych w Polsce. Przede wszystkim są to gatunki unikatowe dla pasm górskich, np. Sudetów, Beskidów czy przede wszystkim Tatr. Można by powiedzieć, że gdybyśmy razem ze Słowacją tworzyli jedno państwo, to liczba endemitów wzrosłaby wielokrotnie. Najbardziej znanymi endemitami tatrzańskimi są oczywiście zwierzęta, jak lokalny świstak czy tatrzańska kozica. Jednak roślinnych przykładów też jest sporo. Kilkadziesiąt z nich należy do rodzaju Alchemilla, a więc po polsku przywrotnik. Większość z nas zna ten rodzaj, gdyż kilka pospolitych gatunków jest znanych ze zdolności gromadzenia kropel rosy w zagiętym liściu. Kiedyś wierzono, że poranna kropla wody z przywrotnika może posiadać lecznicze, a być może i magiczne właściwości. Wiele osób pamięta zapewne, jak picie kropli tej rosy było kiedyś popularną zabawą wśród dzieci. Alchemilla to rodzaj bardzo zróżnicowany w naszej szerokości geograficznej, jednak często różnice morfologiczne pomiędzy konkretnymi gatunkami są niewielkie. A decydujące o tym, że dany przywrotnik rosnący w Tatrach jest endemitem, mogą być często stwierdzane wyłącznie w laboratorium. Jednym z bardziej znanych przykładów jest warzucha tatrzańska, a więc kolejny po wspomnianym endemicie okolic pustyni Błędowskiej z tego rodzaju.
Również wizualnie są to gatunki podobne, choć warzucha tatrzańska jest niższa i bardziej krępa, co jest oczywiście preferowane w górskich warunkach. Może wzrastać zarówno w cyklu dwuletnim, jak i jako wieloletnia bylina. Roślina ta występuje bardzo wysoko, nawet do 2400 metrów nad poziomem morza. Po polskiej stronie Tatr jej stanowiska są zlokalizowane głównie w rejonie Morskiego Oka. Jest to oczywiście roślina objęta ścisłą ochroną gatunkową. Endemitami tatrzańskimi są również trawy z rodzaju wiechlina, jak wiechlina granitowa czy wiechlina tatrzańska. Również w tym przypadku dostrzeżenie różnic gatunkowych jest bardzo trudne, gdyż rośliny te przypominają inne trawy z tego rodzaju. Ciekawym przypadkiem jest mak tatrzański. Co dość zaskakujące, ta biało kwitnąca roślina jest jedynym rodzimym makiem w naszym kraju. Jak to możliwe? Nierozerwalnie związane z polską kulturą czerwone maki polne są archeofitami, a zatem choć występują u nas powszechnie od tysięcy lat, to pojawiły się one wraz z kulturami rolniczymi, które zasiedliły tereny obecnej Polski w okresie neolitu. Nie jest to zatem gatunek rodzimy. Ich ojczyzną są prawdopodobnie rejony Azji Mniejszej. Z kolei rodzimy mak tatrzański to bardzo rzadki gatunek. Jest to krótko żyjąca bylina. Dorasta zaledwie do kilkunastu centymetrów. Oprócz rozmiaru i koloru kwiatów, od maku polnego odróżnia go też kształt pąków kwiatowych. Wyraźnie podłużny. W Polsce mamy zaledwie około 30 stanowisk tego gatunku. Z pewnością jest to takson endemiczny, jednak co do odrębności tego gatunku istnieją pewne wątpliwości, gdyż część badaczy jest zdania, iż jest to podgatunek maku alpejskiego. Część endemitów tatrzańskich to neoendemity, które powstały przez oddzielenie się od macierzystej populacji podczas ustępowania lodowców. Rośliny takie są przystosowane do zimnego i trudnego ekosystemu, którego zasięg przesunął się obecnie daleko do Skandynawii. Jednak niewielkie populacje przetrwały jako enklawy głównie w wysokich górach. Były one poddane zatem specjacji allopatrycznej, a zatem postępującej ewolucji różnych populacji oddzielonych nagle barierą geograficzną. Proces taki prowadzi w konsekwencji do wyodrębnienia się osobnych gatunków, choć w tym przypadku czas ten jest jeszcze dość krótki. Taksony takie, zarówno u roślin, jak i zwierząt czy grzybów, nazywa się reliktami glacjalnymi. Dużą grupę stanowią też w Karpatach tak zwane subendemity, a zatem gatunki, które ograniczają się głównie do danego rejonu, posiadające jednak niewielkie populacje poza nim, w jego najbliższej okolicy. Jednym z takich przykładów jest żywiec gruczołowaty, subendemit karpacki, który bardzo często zwraca uwagę na górskich szlakach podczas wiosennych wędrówek. Zazwyczaj w kwietniu całe wielohektarowe doliny górskich potoków pokrywają się fioletowymi kwiatami, tworząc niepowtarzalny klimat. Mimo że lista krajowych endemitów jest stosunkowo krótka, to podałem tu oczywiście tylko część, jak sądzę, ciekawszych przykładów. Myślę, że opracowanie na temat jednego z mocno endemicznych ekosystemów pojawi się niedługo na kanale. W tym odcinku to już wszystko. Pozdrawiam.